Halo? Halo? Która działa. Słychać, no nie, bo wczoraj podłączałam rzeczy pod dzisiejszego streama Iryny. I no i najwyraźniej coś ruszyłam z mikrofonem. Dzień dobry, cześć wszystkim, dzień dobry, siema Jądrze Gaming, a Henryk, siema tu, witam. Nidia, siema, siema, siema. Ale duża koszula, no to taka oversize, taka cyk, nie, no. Też wygodnie było. Cześć Rówcio, dzień dobry, siema Gustawcio, cześć Dynam. Elo. How is your mood today? My mood is very good. Ale jeszcze Lola nie odpaliliśmy, więc jej mówmy hof, prawda? Znaczy, czekajcie, jeszcze odpalę jakieś światło, bo jest trochę a to odpalę może światło. I am fine, thanks. No tak jak uczyli zawsze w szkole, nie? I am fine, thanks. O. No my lepiej, no. Jest lepiej, jest lepiej. Dobrze, cieszę się, ja też się cieszę. Ja też rank. Proszę, proszę nie wpisywać tutaj jakiejś propagandy rank. Co to za głupota w ogóle. PKZI? No hejka, dzięki za to. 10 do 2 miesiące. Dziękuję bardzo, dziękuję Patryk. Cześć, Pipo Blasz. Dziękuję bardzo. Co się wczoraj stało? Henryk ma dzisiaj urodziny? Żyje nam! Ej, czekajcie, bo wy nie słyszycie, ja słyszę to z głośników, muszę Spotify jeszcze włączyć. Uwaga, teraz? Żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, nie! Żyje, żyje nam! A kto? Henryk! O. Patrz, jaki ładny teledysk, wow, ale przejście, co? Wow. I słody, czy Małgosia to Małgosia? Jaka Małgosia, Henryk? Henryk, opowiesz tam o Małgosi, nic nie wiedziałam o żadnej Małgosi, czat. No, się wkopałeś, Henryk. Kim jest Małgosia? Cześć Boguś, cześć, to wszystkiego najlepszego, Henryk. Dużo zdrówka, szczęścia, cierpliwości, miłości, pieniędzy, dobrych tych, dobrych wykładowców i dobrego tego, dobrych tych, dobrych ziomków na uczelni. No. Wszyscy znają Małgosię. Ja znałam... Jedna Małgosia to była nauczycielka od matmy, druga Małgosia to była taka emo. I trzecia Małgosia to była na tym, w liceum. Z okazji urodzin, więc jego prawdziwe imię. Kurczę, czekajcie. To nie był Piotr, to był Marcin. Marcin. Jadzić w łóżku, bo chory? O nie. O, ładnie, tak, ja wszystko wiem, a to dużo zdrówka wtedy, tym bardziej. Jednak no, oczywiście, że znam, to czasami potrzebuję trochę czasu, żeby się zastanowić, ale oczywiście, że znam. Co? Ciężki mecz w Belgii, w szachy? Jakie szachy? Do szachy? Może chcesz antyszachy pograć? Oglądałaś to nie podobno do Squid Game? Nie oglądałam Dynam, odpaliłam sobie niedawno... Odpaliłam sobie niedawno serial, który miał być właśnie podobny, Alice in Borderlands, i nie wytrzymałam pierwszego odcinka nawet. A ty w niedzielę spać nie możesz? No właśnie mogłam, dlatego streamu o 8:00 i 9:00. No przecież mam budzik 7:30, tak no nie da się wstać, no nie da się wstać. I tak, dobra, jeszcze 25 minut to zdążę, nie? I tak... No nie da się. I tak stwierdziłam, dobra, bo dzisiaj Iryny i tak, to o 9:00 można, prawda? No. Obejrzałam to Alice. Ja pierwszego odcinka nie przetrzymałam, Ksiematus.
Zachowanie, ja czekam wczoraj na stream, a się nie doczekałem. Nie, bo wczoraj, kurczę, zachlałam widzowie. Bo hostowałam tutaj w moim mieszkanku, bo przegrałam na kamień, papier, nożyce i ten, i się okazało, że u mnie w mieszkaniu jest tego, no, gry. I tak, i no, i tutaj dużo osób przyszło, bo kurczę, było chyba, nie wiem, 7 osób chyba było? To tego, to pierwsza partia osób poszła o 1:30, a druga partia osób poszła po 4:00, także... Więc tak, więc no, no, zachlało. Wiadomo, że każdy sobie jest, za kim jest Gimper czy Ksajo. Oglądałam ten wczorajszy odcinek Gimpera, a potem włączyłam sobie Japczana, jak ogląda, i tak liczyłam, na że jakoś skomentuje czy coś, to tylko mówił XD widzowie, że czekał jakiś komentarz, co ciekawa jestem, co myślał też, nie? A to i było takie, no to nieźle, to powiedział. Także no nie doczekałam się takiego komentarza jakiegoś. Imprez to miał być do 8 od razu stream bez spania. A według mnie to wszelkie takie internetowe rzeczy, to nieważne, kto ma rację, tylko kto ma większy fanbase. I to wszystko, czat, jakby nieważne, kto ma rację, kto ma większy fanbase, to tego, ten, kto wygrywa, that's all. Impreza powinna być do 8 i od razu stream, ta oni mi mówili w ogóle, nie? Tak, tamci, znaczy połowa była, że dobra, kochani, idziemy spać, a druga połowa była, że dobra, Karolina, no nie oszukujmy się, nie odpalisz streama, nie? Tak, nie, 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 ja się wyśpię, na ustów, dobra rady. Fajna koszula, widzę, że prosto z kościoła przyszłaś. Tak, dokładnie, trzeba dzień święcić. Jutro za to do fryzjera idę. I łatwo powiedzieć, że pierdzieli głupoty bez argumentów, a wy jesteście czat za kim? Jak uważacie? Było mi Ela, ile się wkurzać? Na co się wkurzać? Cześć Damianku, Ela Abra, siema Ajax. Za Bayernem, no i to mi się podoba. Za Wisłą, no to czat, to się dowiedzieliśmy, nie? A o co chodzi? Over wygraj? Jaki over w ogóle? No jak over w ogóle? Cześć Gumo. I ma Gimper nie dał żadnego sensownego argumentu? Według, znaczy z tego co mówił, to dał tak w miarę spoko. Tam głupio był. Bo Raid Shadow Legends szat. No. Każdy, przysięgam, każdy czat, bo znam dużo osób, które miały Raid Shadow Legends, ja też miałam Raid Shadow Legends. I jakby każdy, który streamer, bo tam jest, macie tak, że macie za, no zależy od umowy, nie, ale zwyczaj jest tak, że po prostu za samo zagranie w Raid Shadow Legends macie pieniądze, nie, i to dobre są pieniądze, a potem jeszcze, jeśli uda się wam zebrać, na przykład, nie wiem, 300, 450, 600 wojowników, czyli osób zalogowanych z swojego linka, to masz dodatkowe bonusy pieniężne, które są naprawdę spore, nie, I uwierzcie mi, czat, każdy streamer, jakiego znał, zawsze tak zachęcał, no to co, to jakby każdy zrobił po 3 konta, to byłoby okej, okay, nie? To tak, no jeszcze, ja dobra, to może tutaj, jak uda się dobić tyle i tyle, to będą że gift suby, nie? I tak dalej, nie? I no, jakby to jest dosyć, no, standardowe, że tak powiem, działanie, to myślę, że to też nie jest do końca fair, w końcu Raid płaci za ilość tam kont, no ale się okazuje, że na przykład, nie wiem, to ktoś zrobił na przykład 10 kont, nie, no to trochę sporo, nie? To jest takie trochę naciąganie, no ale wszyscy to robią, to jest jakby takie ogólne zezwolenie. Tylko głupio jak ten, jak no, wypomina się to Ksajo, a Rybson z Bilo też to robi. Znaczy wszyscy to robią, także ja nie chcę nikogo oskarżać, to sobie tego, każdy to robi. Stop multikontą! A silnicy tworzą dużo, no ja nie wiem, Henryk, w ogóle co oni mają, nie? Jakby wow, zero szacunku do sensora. Cześć Nevin, dzień dobry. Przerzucasz się na tę karciankę?
Czekaj, jaką karciankę? Co ty mówisz? Czy ja chcę dzisiaj kolor oczu? Znaczy, czy ja chcę dzisiaj? Chyba nie chcę. Ja uważam, że oboje mają trochę racji. Znaczy, zazwyczaj tak jest, nie? Że prawda leży po środku, tak się zazwyczaj mówi, nie? No ja też uważam, że tam... No, znaczy, ja po prostu nie lubię, jak ktoś tak tego, jak ktoś kogoś cały czas wyzywa, bo... Nie wiem, ale mam wrażenie w ogóle, że to... No, nie, no może ja za granicą po prostu śledzę nie te kanały, nie? No bo za granicą śledzę bardziej tych największych, właśnie, nie wiem, Valkyria, Pokimane, XQC, Myf, Skara, This Guy's Toast, ten, jak... Te Malena, Miski, wiecie, no tacy streamerzy, to są jedni z topki, nie? I ten, i... No mam wrażenie, że tam, wiecie, jakby tam wszyscy jakieś kolaby robią, jakieś wspólne, nie wiem, jakieś wspólne projekty duże, nie wiem, jakieś właśnie ostatnio grali chyba w tego, ostatnio grali w wszyscy, nie wiem, w jakieś tam zawody, teraz już się umawiali na właśnie Squid Games, nie? I no masz jakieś 30 osób, 30 streamerów i każdy jest dla siebie miły, każdy jakoś tam... No, sobie pomaga, tak dalej. Ja po prostu myślę, że u nas byłoby to bardzo jakby, no, że u nas raczej się ludzie dzielą na obozy, nie? Powiedz coś po nieuczesanemu. O, tak, jest jakiegoś Rabgoda walny. Ogólnie spodziewałem się lepszej odpowiedzi Gimpera, nie była zła, była spoka, ale poponiurowała. No, ale co ma urywać? Jakby co ten, jakby, no, znaczy jedynie to tam się nie podobało, że tam na Twitterze, że ten tak brzydko napisał o unsubach. No ale według mnie tego, według mnie jakby no dużo Gimper zbiera tego, zbiera no gówno po prostu przez ten, przez te całe dramy. Może goście nie stotkiem poprawić dzisiaj przegląd memów shotów dziś? O, ty suje, nie głupio było. Ty rzeczywiście, a ty bo rzecz jest niedziela. Ty rzeczywiście. O kurczę. A bo ten, tutaj będzie 11 czat. Narzucę jakąś piosenkę, co? Czekajcie, czekam. W ogóle coś mi bulgoczy w kaloryferze. Ewidentnie. Miejski chill? Okej. Okay. Wody masz za mało, dolej? Może woda się nie zna? No chyba tak. Ale pierwszy raz tak robi. Czy odpowiesz, żeby skapy? No całą noc zapowietrzył się grzejnik. Ale ja mam taki, jakby wiesz, taki nowoczesny ten kaloryfer, nie taki, wiesz, żeliwowy. Znasz Amuruant? Znaczy, no każdy chyba wie, o kogo chodzi. Odpowiedź kaloryfer? Nie wiem jak. No, cześć, Thompson. Sam rzeczy się rozpoczyli dlatego, musi zapowietrzyć, każdy trzeba odpowietrzać, a jak to się robi? A jak się odpowietrza kaloryfer? Masz Z na końcu góry taką śrubkę i ją luzujesz? Czekajcie, ja może przed streamem tego nie robię, po streamie zrobię. Masz takie dingsy do odpowietrzenia na bokach kaloryfera? To potem, czy bo ja się boję, że coś zepsuję na streama. Cześć, dzień jak Adam, dzień dobry, cześć, Kevin, elo. To nie teraz, bo zepsuję czas. Nety wpisz, dobra, to nety wpiszę. Nie rób tego teraz, bo tam woda brudna leci. A to nie, bo ja mam przy komputerze kaloryfer, no. To nie. Ale się, patrzcie co mam, uwaga. Jestem gotowa, patrzcie, uwaga. Co to jest, powiedzcie. To jest druga kamera do streama. Przygotowałam się. Nie taka w czarnej koszuli poleci. Kam 2, no. Na czym będzie polegał Squid Game i Ryly? A, zobaczysz. Nie, tutaj wczoraj zakupy zrobił. Dzisiaj przyjdzie. Trochę czas zabawy. Będzie fajnie, będzie śmiesznie. Porobimy parę rzeczy. Community zagraniczne, community polskie, polskie dzieciaczki jeszcze nie dorosły na to, co jest zagraniczny Twitch, czy zawiść Polaków chyba nigdy nie zginie, żeby Polacy byli normalni jak zagraniczne community. Ta, w ogóle ten...
jak wczoraj słuchałam, nie? To było tak, że o, streamerka tego, no wchodzę do streamerki, ma 2000 widzów, bo jest na głównej, i ma, nie wiem, ma 200 chattersów, no to jest jakiś żart, no kurczę, no Jezu, ale ludzi tyle boli, że ktoś ma widzów, no Boże Święty, jakby, czy może takie coś w stylu, ej, teraz jej pora na główną, może cieszę się, że z tego korzysta, bo to jest normalne, że no, tak, nie, bo ma więcej widzów, no kurczę, no denerwujmy takie coś. I właśnie dobrze, ja o tym poruszałam ogólnie to na tym, jakby na moim prywatnym Twitterku, nie? Bo tak po prostu byłam ciekawa, nie? Ludzie mówili, że niby tak wszędzie jest, że nie tylko w Polsce. Bo ja, wiesz, ja oczywiście jestem tylko na polskim podwórku i na podwórku, wiesz, właśnie takim najpopularniejszym zagranicznym, nie? I ja, no wiesz, wiadomo, jest więcej dużo streamerów niż sama tam jest Pokimane, tam właśnie Offline TV, czy tam właśnie Summit, Miski w XQC. Wiesz, jakby, no to są, ale wiesz, no tylko tych wieści od nich do mnie jakoś dochodzą, nie? I także niby wszędzie tak jest, tylko no. No wiesz, to my inaczej też to patrzymy, nie? Kiedy miałem 400 plus widzów, a 20 się odzywa, no jakie głupoty mówisz? Będziemy się strzelać? Tak, będą ginąć ludzie? Zginie tylko honor. Po przeciwnej stronie do rurek masz albo śrubkę, albo nakrętki i odkręcasz troszeczkę, leci powietrze, jak zacznie lecieć wodą, to zakręcasz? Nie, boję się, to potem, to dziękuję za protipy, ale ja to odpalę potem, bo to jest, nie dość, że mam ładną dzisiaj koszulę, to jeszcze mam komputer obok kaloryfera, którego nie chcemy zalać, no i nie chcę zeszyć na streamie czegoś, synetyzować potem. Czad tutaj przyjdzie mi zrobi, 100%. Cześć, papa. Dzień dobry, Chad. Chciała, że kocham cię, mała. Zostałeś moje serce. Czy ja dzisiaj zrobić. Czy ja dzisiaj robić cienie do oczu? Chyba nie chcę. Pokażesz później kamerę, bo niektóre kolorfery mają porypane te dingsy. No to mogę zobaczyć potem kamerę. Chłopcy zaleje pół mieszkania, a to źle. Już ostatnio właśnie no, musiałam ratować, bo się myję, myję i nagle patrzę, ty, bo mi woda ucieka z łazienki i patrzę, mi przedpokój prawie cały zalało i musiałam wszystkie ręczniki, nie wszystkie ręczniki, jakie mam, po prostu na podłogi, nie dało się uratować. Chwała wielkiej szefowej, dzień dobry, Makowski. Jeśli chodzi o główną, szukane liczby osób na czacie na live, ale Ether tak każdy ma na głównej, każdy po kolei jest na głównej. I wiesz, jakby to, że na przykład osoby z głównej są tego, są. Wiesz, to nie tak, że o, ktoś jest na głównej, to ci zabiera widzów. No jest teraz na głównej i wiesz, ci widzowie po prostu, no to jest licznik, który pozwala komuś, o, bo patrzysz, o lol, ktoś ma 2000 widzów, a zobaczy, zerknie, co się tam dzieje, nie? No i według mnie tak się, no tak działa Twitch po prostu, no. Jakby to wiesz, to nie jest jakieś tam wykupowanie jakichś tam widzów czy coś, jakieś viewboty, tylko po prostu to jest tego, to jest, no tak działa główna i każdy z tego korzysta. No, cześć Fafik, dzień dobry. Te koszule daje zrodzić, wyglądasz? A dziękuję, to jest koszula z Zary. Czyli kto ma rację, Gimperczyk Sajo? Każdy ma trochę racji, ale po prostu inaczej każdy, no, jakby to powiedzieć, po prostu. Nie wiem, to powiedzieć. Po pierwsze, uważam, że takie rzeczy internetowe to nie jest kto ma rację, tylko kto ma więcej widzów, kto ma więcej jakby fanów, kto ma większy fanbase. Po drugie, takie ten, takie, znaczy, wiadomo, raczej tak prawda leży po środku, każdy ma jakieś tam prywatne przeżycia i reaguje na dane rzeczy w inny określony sposób, patrzy na swoje doświadczenie. Ale to ja po prostu nie lubię, jeśli ktoś tak po prostu jest atakowany, bo dla mnie to jest, to nie jest, że okej, ej, zrobiłeś coś, nie lubię cię, tylko to jest po prostu takie, no, takie cały czas, wiesz, komuś tam dokopywanie, tak o. Bez żadnego, wiesz, no, jak ktoś ma jakiś tam inteligentny pojazd, to spoko, fajnie, ktoś tam jakoś tam fajnie, jakiś żart, jakiś pstryczek w nos, to spoko, fajnie, nie?
taki banter jakby, nie? Ale takie po prostu, no, no wyzywanie drugiej osoby dla samego wyzywania, to dla mnie jest, no dla mnie to jest takie Zaraz do gole wpadasz, zobaczy w lidze, ta no. Raczej zawsze po jednej stronie, niestety, nie zawsze wygra osoba, która ma rację, tylko osoba, która ma większą widownię. No, no tak, no. Dlatego mówię, że jeśli chodzi o internet, to czat zawsze będzie tak, że po prostu osoba z większym fanbase'em będzie tego, będzie... Będzie na wygranej sytuacji, nie? Mam pytanie, ponieważ strasznie mi się podała koleżanka z klasy. Zaprosiłem ją już na mecz koszykówki, lecz nie wiem, jak się jej zakomunikować, że mi się podoba. Wiesz co, ci powiem, że zazwyczaj ludzie wiedzą. Że jeśli ktoś zaprasza kogoś na jakieś spotkanie czy coś, na przykład na jedno, drugie, trzecie, no to już łatwo wyczuć, że komuś się kogoś coś podoba, nie? I zauważyłam, że no, no ty też będziesz to wiedział, czy ty się jej podobasz, nie? W domu są osoby, które jakoś tam bejtują. Czy, ale fajna piosenka wleciała. Ale wiesz, są takie osoby, które jakoś brzydko bejtują chłopaków. O, lubią atencję i tak dalej. Ale mam nadzieję, że cię to nie spotka, nie? Ja też bardzo nie lubię tego, jak widzę, bo no mam, znaczy no przez całe życie miałam dużo kolegów, prawda? Większych, takich mniejszych znajomości. I jak mnie to denerwuje zawsze, jak ten, jak widzę, że no też dziewczyną jestem, wiem mniej więcej, jak działamy, nie? Jak widzę, że po prostu jakaś dziewczyna tak ciągnie kogoś za nos, nie? Tak wiecie, że o, cześć kochani, o, misiaczku, tak? Ale no jako przyjaciela, mój misiaczku, cię kocham, nie? No przecież tak się nie robi, jakby dobrze wiemy, że jeśli mówisz do kogoś misiaczku, kochanie, no i cię normalnie, to no tak się nie robi do przyjaciela, jeśli chcesz być, bo możesz być z przyjacielem, mieć kolegów, przyjaciół, męskich, jakby istnieje przyjaźń damsko-męska, ale pod warunkiem, że nie bejtujesz drugiej osoby, bo można po prostu być sieba mordo, elo, gramy dzisiaj lola, no i spokój sobie, gadacie jakieś, o jakichś swoich przeżyciach i to jest fajne, na przykład tak mam właśnie z tym, nie, na przykład z Rafałem i jest bardzo super, ale no jak jest taka przyjaźń, że o ty moje słoneczko, o normalnie jakby kurczę, jakbym spotkała kogoś takiego jak ty, idealnego, ale nie ciebie, to no, no po prostu przykro mi, jest mi przykro jak widzę, bo no wiadomo, osoba jakoś tam zauroczona to nie widzi tych rzeczy, prawda? Nie widzi tych rzeczy i... i no wiesz, jakby myśli, nie, to tak, on to... Tak, my tylko przyjaciela, ale widać, że coś tam w środku by chciała więcej, nie? No i ja nie mogę winić takiej osoby przecież, bo przecież jak dziewczyna tak traktuje, no to, no to kurczę, no trudno sobie cokolwiek innego pomyśleć, nie? Standard, właśnie, znaczy nie standard, ale jest właśnie tak, tak bym powiedziała pół na pół. Życiowe porady by New Chesana. Są też twierdzone takie ze strony męskiej. Oczywiście, że są Siroman, oczywiście, że są. Po prostu ja zazwyczaj się spotykałam, że właśnie to... Że dziewczyny miały jakieś tam, powiedzmy, o kurczę, takie predyspozycje, że tak powiem? Czy jakiś taki zwyczaj po prostu bardzo tak... bo ja na przykład też, ja na przykład dużo jakichś tam serduszek wysyłam, nie? No ale to jest tak emotka i dla mnie że taka emotka nie jest w ogóle jakkolwiek takim komitem, że to nie jest... Że...
z wrestlingu. I tak myślałam, no przecież to wiadomo, że to udawane, że o co chodzi. A się okazuje, mi potem wytłumaczyli koledzy, czego się nie ogląda jako, wiesz, właśnie jako zawody, jako, nie wiem, właśnie takie MMA czy coś w stylu, tylko to się ogląda jak serial, że tam jakby jest cała fabuła, że jest ziomek i on ma jakąś tam, wiesz, dawną spinę z innym ziomkiem i w końcu wchodzą właśnie na tego, na ring i robią właśnie show, że właśnie to tak, że ludzie nie masz na to jako na sport, tylko właśnie jak taki serial, nie? I tak, no, wtedy tak potrafiłam to zrozumieć rzeczywiście, nie? Cześć, Karolce, dzień dobry. Witam serdecznie. Wreszcie jest fajne do oglądania. No ja się przyznam, że totalnie nie trafię w moje gusta. Totalnie trafię w moje gusta. Taki prosty tet to jest. No tak, no. Mówię, to, do mnie to nie trafia. Tet jest podrobnie, że nie robię walki. No to jest jakby tam niektóre ruchy, to właśnie jakby takie z anime miałyby być, nie? Wreszcie są w sobie serio fajne WWE czy AEW, ale to profesjonalne gale niestety polska odsłona tylko śmieszyła scenę wrestlingu. No, ja nie mam porównania, ci powiem, nie? Także trudno mi powiedzieć, ale no to chyba dużo osób tam jakoś oglądało, nie? Dlatego ja chciałam właśnie robić tego, jak Losi jest nieuczesana. No mam robić ten cosplay, czekam na perukę cały czas. Bo ty Gdańsk tak jak Gdańsk. To myślisz, że gorzej wyglądasz, bo ci się przytyło? Tak! To jest jedyna opcja. Będziesz odrzucić, ale masz mi zarezerwować suba za punkty za te 6 godzin. Dobra. Może mam być deala wtedy, Hubert. To mamy odrzuć. Dobra, mamy deala, Hubert. Umówieni. Coś chciałam powiedzieć. A właśnie, że tak wiecie co? Dlatego ja chcę robić tego YouTube'a. Bo mam wrażenie, że... może ja nie umiem szukać na YouTubie, ale wszystkie moje takie polecane, czy jakieś tam po prostu osoby, które jakieś tam przebijają się na przykład na Twitterze do mnie, czy... jakoś tam, wiesz, po prostu, no... wiem o ich istnieniu, to są osoby takie... Takie, wiecie, takie jak nowy Diss.
Że takie, o mój Boże, siema widzowie, dzisiaj robimy niesamowita historia, ha, 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 beka. I tak, no, wiecie o co chodzi, tak bardzo wszystko mi się wydaje takie sztuczne, takie napompowane, takie, wiecie, robione pod dzieci. Nie ma w tym nic złego, no dzieci, ja też oglądam YouTube, jak oglądam Minecrafta przez, kurczę, chyba od podstawówki, no może od podstawówki nie, ale od chyba całe gimnazjum oglądam Minecrafta, nie, i spoko, nie? Ale ten, ale chodzi o to, że tak czujesz, osobiście czuję brak takiego, takiej osoby, takiej normalnej w tym, na YouTubie, że mam wrażenie, że wszyscy jak trochę, wiadomo, w internecie zawsze każdy troszkę udaje, nie? Ale tak jakby, no nie lubię tej sztuczności, takiego idealizowania się na siłę, bo to nikt nie jest idealny, jakby to nie ma sensu stawiać sobie jakieś poprzeczki tak wysoko, bo po co, nie? Jakby. I mam wrażenie, że wszyscy jakoś tam, wiecie, wszyscy albo sobie wszyscy liżą tyłek, bo ktoś ma więcej widzów, albo ktoś tego, albo ktoś wzywa drugiego, żeby ten, żeby też pod widzów, no mam wrażenie, że nikt nie robi czegoś, bo coś lubi, bo jest fajne, bo jest spoko, tylko zawsze wiesz, o widzowie to, nie, taka... Na tym kolega biznes, nie, znaczy wiadomo, nie, ale po prostu, no czuję, że tak brak takiej normalności. Czemu robisz makijaż? Bo mnie wyzywają, że brzydka jestem bez niego. Jeszcze nie było stopór, kur, tak. Jest coś ta muzyka w tle? O, to była Dua Lipa, wiesz, chyba to, co poszło. Czekajcie, dostałam tego shota. Makijaż nie niszczy cery. Makijaż niszczy cery. Co? Makijaż... Znaczy to jest coś ucięte, nie? Bo coś tam chciała powiedzieć, ale no... Ogólnie, jak się za dużo używa tego makijażu, no to potem... No ja tego... Znaczy to zależy od każdej... Kurczę, no... Jak za dużo macie makijażu, takiego ciężkiego, takiego och, no to wiadomo, to macie coś na buzi, buzia może nie oddychać i tak dalej. No i to tak wychodzi, jakieś pory zapchane, coś tak dalej, nie? Ale to nie jest tak, że nałożysz puder i mój Boże, zmarszczkę masz nagle dodatkowo, nie? Dlatego też według mnie warto inwestować, znaczy inwestować, nie oszczędzać na makijażu, bo tego macie, no buzia to jest właśnie jakby takie portfolio, prawda, jakby każdy patrzy wam na buzię, nie? Nieważne co robicie. Są badania, że ludziom ładnym jest łatwiej, prawda? Więc warto czasem o siebie zadbać, a jak coś kładziecie na buzię, to musi wtedy być to dobrej jakości, nie? Czy ja wiem? Siema. No tak. Siema, Wiktorze, dzięki za donate. Hello, dzień dobry. Ale usta mi pękają, masakra, czad. Nie wiem co, dzisiaj się starzeje jakoś już szybko. Też to robisz dla widzów? Znaczy, no ale to jest coś innego, kurczę, piro stream. Pomalowanie się na streamach, gdzie oglądacie kilkaset osób w świecie, gdy oczekuje się, że ludzie są jakieś ładni, że nie mam, kurczę, cieni pod oczami, że nie wyglądam jak ćpunka. A co innego jest, kurczę, robienie całej szopki, czy wyzywanie kogoś, czy lizanie komuś tyłka, bo tego, żeby nachapać się 10 więcej widzów. Całkowicie inne rzeczy. To jest zmiana wyglądu, a zmiana charakteru. Wiem, czemu mi tak ciężko w życiu. Mestrać, ile jest kobiet i mężczyzn na streamie? Normalnie, czat. Jak jesteś kobietą, piszesz 1, jak nie jesteś kobietą, piszesz 2. Test. Ja piszę 1. Patrzcie, no pięknie, pięknie, piękna sprawa. Lysik. Muzerka. Proszę bardzo, tutaj niczym polskie wybory. Idealny sposób. Cześć dziewczyny, witam serdecznie, to same kobiety. Czy ty narzucasz mi płeć? Nie, nie, dlatego powiedziałam, wiedziałam, że ktoś tak powie, dlatego powiedziałam, jeśli ktoś jest kobietą, albo nie jest kobietą. A widzisz? One step ahead. Kilka rok na streamie? No nigdy, bo ja beznadziejna jestem z krokę. Jakbym swoje oceny widział z polskiego. Które było, że kobietą? 1. Mamy dużo lasek na streamie. Komendy z Legiona można wyłączyć? A można wyłączyć, no, można wyłączyć komendy z Legiona. La 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 la. Możecie sobie jakoś... Macie jakiś pomysł na pomadkę? Mam strasznie, tak, mam strasznie... suche usta, no, nie wiem, co mi jest ostatnio. Spodziewam się, że najpierw leci Flatornety, ale widzę, że szybko Squid Game, póki jest hype. Tak,
Miód na usta? Miód? Ale serio? Przecież miód to cukier. Idę kilo z łóżka. Siema Grevius. Czekam dziewczyn, która szuka kołpaka. A naprawić ten głosów alerty, bo my nie możemy ich włączyć jednak. Nie, sobie już nie sprawdzałam, czy tego, czy... Czy żyją stream element, czekajcie. Your spot. Twitch. Już sprawdzam. O, podpis, git. Nawilża usta. Miód nawilża usta? Przecież to cukier jest, jak miód nawilża usta. Co się mi śmierdzi. La, 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 la. Zarządzaj. Dara, już włączam czat. Uwaga. Nie mogę spisać. Test. Uwaga, test. Nie działa. Stream Element się chyba skiepścił. Bo kto pytał, też nie działa. Trzeba wyłączyć teraz. Nie wiem, co się skiepściło, że dzisiaj wtedy nie ma sadgę. Jesteś zajęta 22.10.21? Tak, jedę na PGA, no. Jedę na PGA w tej czasie. Kto będzie na PGA z was w ogóle? Kto idzie na PGA? Miód to inny rodzaj cukrów, a nie sacharoza, więc można git działać? A ja, że jest takie... No rozumiem, mogę sobie tak spillingować te usta, ale to jest często obgryzam sobie usta. PGA, no ja pisałam do Omena, nie udało mi się, kurczę. Wiecie, jakby... Rozumiem, że widzowie spadli i tak dalej, nie, ale patrzę. Omen nic nie pisze do mnie, a za każdym razem było tak, że dobra Karolina, Omen ma swoją stację na tym, na PGA, trzeba, wiesz, jakiś tam show zrobić. Wiecie, jakiś temat wybierałam i po prostu mówiłam na tej scenie o tym, nie? A teraz patrzę. Nie, nic nie piszą, co jest, może już mnie nie lubią. Ale napisałam, że no, że zazwyczaj już ja tylko tak kontrolnie pytam, tak na saś, bo po prostu zazwyczaj już był jakiś mail o PGA, a nic nie ma. I po prostu okazało, że Omen pierwszy raz chyba od paru lat, no nie będzie za PGA, niestety. Cześć Marceli, także ja mam wolny na PGA. No wolny, no. Mogę robić wszystko, czat. Mogę robić wszystko. Mogę wyjść o której... O, nie mogę wyjść o której chcę, bo to jest tak brzegi, a że jak się wyjdziesz, to już nie wejdziesz. Bez sensu. 3 tygodnie bez NVIDII? Naprawimy to, naprawimy. Może jakiś nocny stream, pójdziesz ze mną na mecz koszykówki? Nie byłam nigdy na mecz koszykówki, bym poszła szczerze. Kiedy przenoszę odów i memów? Może w sumie z Tutkiem? Tylko nie wiem, czy on tego, czy... Bo nie wiem, czy on gdzieś tego śmiał się z rzeczy, z której ja się śmieję. Hater. Od kiedy tak jest? Od zawsze. Możesz przechać całe PGA? Mogę. To chyba będzie fotka robiona, ale musisz drabinkę mieć ze sobą. No, wysokie buty wezmę specjalnie. To ten turek z tyłu. No nie mów tak! Cześć Jenomi. Czy ja założyłem, że osoby z aparatem na zębach bardziej pokazują dejmy podczas mówienia? Nie, to jest, znaczy, nie, no nie, nie, cia, nie, znaczy, po prostu, ja się uśmiecham dużo, to nie jest kwestia, że noszę aparat, myślę. Pokaż imbusa. Ja wiem, w ogóle, wiecie co? Bo, dobra, bo kto nie wie, nie, to Ksiamatus, jakby skręcałam... fotel albo drapak na streamie i położyłam imbus na podłodze i Ksiamatus mówi, podnieś ten imbus, a ja mówię, nie. I jakby ten imbus sobie tu już leży czat chyba 3 miesiące. I tata wczoraj przyjeżdża do mnie, przedwczoraj przyjeżdża, nie? I mama mówi, podnieś ten imbus, Karolina. Mówię, nie mam, wiesz jak jest, nie? A tata mówi, a co, zakład masz jakiś? A ja mówię, no powiedzmy, nie? A powiedział, to ja ci przykleję ten imbus, nie? I tata chciał normalnie na tasie przykleić, żeby się imbus nie ruszył przypadkiem, nie? No. I to jest podejście, tam, i to jest podejście. Tutaj się to pojawi, to i tak czy sobie musi nic zmieni. Jest Walek na streamie, muszę go opier... Ta, on chciał tego, on chciał podnosić czat. Tata giga czat, no. Nie przykleił, nie powiedział, że trochę przesada, tłumacz. NVIDIA od 22 do 7 rano.
Trochę. Znaczy, może w poniedziałek to bym nadrobiła Nvidia, wiecie? Zobaczę co. Bo jutro bym chciała po prostu kwiatki przesadzić. Miał go joinknąć, on chciał go przestawić, chyba chciał go kopnąć jakoś. Lolczeka? No, co to za życie, czad jak lolczeka. Że pójdę po matkę, bo nie wytrzymam z tymi ustami. Rupcio pijany zostawił mi tego. Rupcio pijany zostawił mi karty. Pokażę, jakie fajne karty ma teraz. Patrzcie, normalnie Iron Man zamiast króla. O, szóstka, ale szóstka ładna. No. Serduszko jest takie, widzicie, ładne. O, patrzcie, jest tego. Jest Scarlett Johansson zamiast damy. No nie widzicie, czemu nie widzicie tego? No nie zobaczycie. No ale jest, nie? Takie fajne rzeczy. Tak mi się podoba. Ale nie rozumiem, czemu damą jest tego, bo damą jest też też Iron Fist. Ja nie kumam czemu. Miesz sobie kwiatki na Nvidii? Nie, ja tak widziałam na off-streamie. Te kwiatki, o tutaj patrzcie jak ten taki, jak gauntlet chyba, nie wiem, nie znam się. A w ogóle bliście już na nowy, o patrzcie, Spider-Man normalnie, jest Spider-Man. Fajne, nie? No, fajne, nie? To najbardziej pijany na imprezie? O kurczę, wiesz co, trudno wybierać. To był walek, no bo niektórzy mają jopek, niektórzy mają walet, no. Ale tku, nie wiadomo, wiesz to... Znaczy, Rupciowi się trochę przysnęło u mnie na stole, nie? Także bywa. Rupcio taki czas, jak taki miś zasypia. Ale czad dobudziliśmy, dojechał do domu, gituwa. Miś słodko śpi. No, jopek, tak jakiś mówiłam jopek. Nie wiem skąd to się, bo mama potem krzyczała, nie mówi się jopek, Karolina, mówi się walet. Rozdziela ci tą uszaczkę z naszego zakładu? A chyba nie, wiesz? Chyba nie. Czemu, bo wiecie, zawsze narzekam, że nie mam nic do picia w domu, nie? Przywieźli mi jakieś soki jabłkowe, kolkę, sprajty, wszystko mam, nawet Pepsi mam. Cześć Natalka, dzień dobry Natalka. Jopek się mówi? Dobra, to jest czas na pol. To jest czas na pol. Pol. Dobra. Co się mówi? Jopek? Walet. Ankieta time. Ja mówię dupek? Ale głupia! Nie, głupia, a co ja w ogóle... Głupia. A, cześć architekci, dzień dobry, witam serdecznie. U mnie się mówi jupek? Ja pierwszy słyszę. Mówi się jopek, mówi się walet, mówi się bolek. No jopek ja rozumiałam, że wiesz, że jest jot, nie? Ale jot to jest... Po angielsku pewnie coś, jak się mówi po angielsku? Walet po angielsku. Portfel. No. Walet po angielsku, portfel. No nie o to chodzi. A Jack. Okej, okay, dobra, kumam, Jack. Dobra, to ma więcej sensu. Nie jest to jopek? Walet? No waleta, sukuje się do wody. Ty wiecie, od 95 osób jopek mówi, tak o. Są karty, które zamiast J jest wy, dlatego by dwa są poprawne? Siema. Znaczy wiesz, bo ogólnie to wiesz, to też jest Q jak król, znaczy jak queen, nie? Że takie karty. Siema bardzo Lechi, dzień dobry Lechi, 5-2, dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za resumę, dzięki. Dziękuję. Teraz czemu nie ma opcji dupek? No i kto mówi dupek? Ale patusy z was, wyzywacie karty normalnie. Siema. Grasz pokera? Tak, graliśmy. Graliśmy właśnie, ale jestem najgorsza, to najgorsza jest, to najgorsza. Żałosna jestem w pokerze. Ale lubię grać. No. Znaczy, ja nawet tego, ja to wiecie, to tak... Grać byle tam pograć, nie to tam... O to chodzi, nie? Umówi się dupek na jopka?
Nowe emotko dobrze? Co z dzisiaj w ogóle? Jak dobrze tak szybko to robi? Ale jak to nazwa? Co to jest emotka? Emotka to nie, bo fokus się zepsuł, unlucky. Ja w jest bardziej podeszli nam personalny walet, no tak mi się zdaje, no. Siedzę, to już humor lepszy, to cieszę się bardzo, ale sumo Gucia to szanuję, że sumo Gucia szanuję, ja też. Guciowski sub, Gucio. Gucio. Jest Gucio. Oczywiście wampoki z Biedronki. Wam powiem, truskawkowe chyba najlepsze, bo miałam też takie zwykłe czekoladowe, mam jeszcze w tym, mam jeszcze takie ciasteczkowe, ale to są super. Bo jak macie te zwykłe czekoladowe, to czujecie taką tanią czekoladę, nie? A to jest takie spoko. Co to jest? To jest taki paluszek bez soli, zatoczony właśnie w jakimś tam polewie. Nie lubię smaka. Zraję w horror Robloxie? Możemy, tak właśnie, bo mi się Roblox strasznie spodobał. Zrobisz jakąś pozę do screena? Jako poza do screena? Ale miód to zły? Nie, no dobry, dobry! Zatoczony? Zatopiony. Zamoczony. A chciałam połączyć zamoczony z zatopiony i wyszło zatoczony. No, tak to bywa w polskim. Jaką grę już najbardziej? O kurczę. No League of Legends. Nienawidzę i kocham jednocześnie czat. Nie rozumiem tej interakcji, jakby tej mojej relacji z League of Legends, bo nie cierpię tej gówno gry, ale nie mogę przestać w nią grać. Mam oficjalnie, ile ja mam LP? Nie to. Nie cierpię tej gównej gry, nie cierpię. Tak. To jest to uzależnienie SI. Ja też w tej samej chwili, co ty chwyciłem po Pepsi Zero, żeby się napić. Oj Boże, to już jest znaczenie. Cześć, dycha. Byle LP było na plusie? O, no, to niezłe LP, nie. Cześć, Olcia. Gold Ray, niestety, tak samo jak mój brat. Proszę pić wodę, nie Pepsi. No, mam wodę w sumie. Cześć, Kikira, to nie jest Iryl z Tutkiem. To tutaj przechodzi 11. Jeszcze jak minus 20 w P3 dostałem, myślałem, że kompa przez okno wywalę. Ja w to nie gram, bo mnie w kurz bierze co chwilę. No tak, to rozumiem. Oglądam za 10 minut. Jakby nie wiem, czy chcę oglądać na streamie, tylko tam poinformuję, że filmik nowy. Ile na minusie? Za dużo. Z League na Valoranta. O, właśnie Valoranta chciałam też pograć. Ostatnio właśnie oglądam Pokémon, jak gra w ten Valoranta. Ale może, że wszyscy ci z Valoranta są opłaceni, czat. Bo coś mi śmierdzi, że nagle wszyscy lubią Valoranta. Jakby, wiecie, nie wiem, Pokimane, Hafu, Disguise Toast, wiecie, Lilipichu, Skara. No wszyscy grają Valoranta. Coś mi śmierdzi. Pokémon cały czas grała nie ostatnio, ta, ale jakby ona zaczęła grać, nie że wyszedł Valorant i o, wszyscy grają Valorant, tylko wiesz, wiadomo, wtedy były te klucze, no to wtedy streamowała, ale wiesz, potem Valorant ucichł i po prostu gra chyba od jakiegoś pół roku tego Valoranta, że coś mi tu jedzie sponsoringiem. Koracja na Golda znowu będzie? Nie, nie, nie spadnę, nie spadnę. Mówi pewnie, nie pewnie. Cześć Candybeard. Grasz Fazmo na VR-ce. Chciałem być Golda wreszcie, ale tak to rozgódźmy, który ma IQ na minusie. Ja też. Raut mówił, że coś dostali. No, 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 no. Dawaj 1-11, zaraz się, zaufaj mi. Zgrałem w Valoranta. No Valorant fajny jest, ale tak wiesz, jakby tak o, co jakiś czas. Gościu mi gankuje topa z mojego teamu, wpala się pod wieżę i umiera i na mnie zryje, że moja wina. Tak, i to jest najgorsze, stanistyczny. To jest najgorsze. Że tutaj coś pisze do mnie. No 11. A, bo... Kit, kit, kit. Patrzcie, mam nową tapetę.
Nowa tapeta, alert, ale ładna, ale co taka anime, ale i ryly? Wow, ale ładne, nie? Ładna jesteś, a zobacz jaką mam tapetę, wow. Koks, ty jest tak z tej stronki, no. No to chili team, jak masz na czacie i z nich chcesz grać, bo masz sposobnych kolegów? No w sumie, no tak. Ale tak wiesz, to raczej na off-streama, tak jak może na NVIDIA Valorant, bo no to... Siema, Jawa Jawarowski. Gość jest na minusie i prosi o ganka 10 minut. Właśnie, a tak się mu... Znaczy, tak mi koledzy uczyli, że nie gankuje się linii, która jest przegrana. Czy jak oglądałem serial, to będę coś dzisiaj ogarniał? Tak, bo to jest po prostu... będzie trochę gotowania, będzie trochę... będzie spoko, myślę, że będzie fajnie. Nie będziemy przyciągać liny, jak coś. Nie, co ja... O, czy ja chcę iść mina, czy ja chcę iść durnego da Adidady Kery durne. Co masz w kartach? A, tutaj. Takie mam... Nie, no na Nvidia bym czynnego nie ryzykował, ale cię masz to zagrać jeszcze targi się namówity, no w sumie. Zobaczę dzisiaj. Ja się po tym, bo ja po Iryle zawsze mnie plecy bolą, a jeszcze tutaj przychodzi, że w ogóle będą mnie tego, głowa boleć. Słyszałaś tutkowi plaskacza? Taki jest plan. Będzie trochę gotowanie, troszkę zabijanie, trochę uśmiechu. No, żadne ci spoko. No totalnie, jak ktoś do przodu jest, to go gankujesz jeszcze innym jest równie z gównem. No tak, tak się robi właśnie. O której dziś F1 wyścig? A, nie wiem. O, tutka będzie głowa boleć? To tutka też będzie, znaczy, bolała głowa. Cześć starszy, dzień dobry. Okej, idę tak. Idziemy na Lola, czy co? Czy zagramy tutaj i wtedy jedną gierkę Lola pewnie zdążę i będziemy mogli klikać dalej. O Jezu, first pickiem jestem, czat. MF-kę klikamy sobie na to. Też mam te samirkę, ale mam na niej 7. No właśnie, fajnie by była. A do której? Znaczy z Tutkiem rozmawiałam, to zakładamy tak, że będzie około tego, około... 3-4 godziny i role. Zobaczysz shota jednego? Zobaczę. Dasz linka? Gotowanie, liście na mordę, głowa boleć, idealna niedziela. Nie będzie fajnie, trzeba właśnie o tym chodzi, że to nie jest takie na siłę robione, tylko rzeczywiście teraz będziemy się dobrze bawić. I myślę, że to jest najfajniejsze wtedy. Bo tam ludzie wiedzą jakby, kiedy się dobrze bawią, kiedy z kimś, wiesz, tak jesteś tak sztucznie miły, a kiedy po prostu kogoś lubisz, nie? I że spoko się dogadujecie. Cześć, Karczy, dzień dobry. A, Mergani, co to jest ten? Jesteś jacyś nienormalni! Jak ty chyba możesz z nimi grać? Kurwa! Typu, ja mam X2 prędkość, czekaj, coś mi tu... Ja pierdolę, bo jesteście jacyś nienormalni! Jak ty chyba możesz z nimi grać? Kurwa! Młotka, no właśnie, czat jest ten. Ja miałam zamówioną... No nie dadzą mi zera dzisiaj w Lola, nie? A właśnie miałam zamówioną Oculusa. Bo zobaczyłam od nich raz, że super jest Oculus. Potem dowiedziałam się, że Omen ma jakąś swoją VR-kę i jest jakąś najlepszą na świecie w ogóle. I napisałam wtedy, anulowałam zamówienie, żeby dostać za darmo od Omena. A się okazało, że Omen jest jakby wysprzedany już praktycznie cały, jakby oni, że powiedzieli, że mam fajny pomysł, więc tego, jak się uda, to może mi załatwią, ale że póki co raczej tego, raczej przypał, więc teraz no, tego Oculusa będę znowu zamawiać, nie? Jakiś trailer twojego VR? Tak! Dodge, no wszyscy dodżują mnie, nie wiem co chodzi. Okularów szukaj, bo ci oczy wypadną, głupku? Nie, no na Iryle to nie będzie w ogóle, okularków nie potrzebuję. Mój brat ci ogląda i gra jednocześnie, to dobrze, ja dużo osób mówi, że ja szczęście przynoszę.
Za reflinkę masz $60 na Oculus Store jak coś? To chcesz jakieś reflinka? No mogę zamówić teraz z reflinkiem. Jaki? Ja bym też planuję kupić Oculus. Tao, to jest Omen. Wpisz Omen VR po prostu. Bo jest właśnie, że ma najlepszą jakość, że jest po prostu dobry, że nie ma tych stacyjek takich, że nie trzeba montować. Nie, jest kabel, ale jest, jakby to jest ten, to jest jedna z najlepszych VR-ek. Ogólnie mówienie o dniu dzisiejszym. Tak, muszę w końcu, no. Tak te 5 sekund daje dość dużo radości, no. Pisałem coś brzydkiego, mi wyskoczyło architekci, no bo wszystko coś piszesz. Kiedy będzie może zaraz z tobą i Kacperkiem? Właśnie chyba wczoraj do mnie pisał Kacperek. Ale nie odpisałam mu, zgostowałam czat swojego kuzyna. No bo ja zagrałam sobie tego, nie wiem, chyba Rankeda jednego? I ten, i widziałam, że o, zapisał Kacperka, nie odczytałam nawet. Cześć Reskio, dziękuję za resowa, 49 miesięcy Reskio, dziękuję serdecznie, dziękuję. Tak, HP Reverb, chyba to jest to, G2, no, chyba to. Bo ogólnie czat, jeśli komuś nie zależy tak bardzo na Oculusie, to ma niby wychodzić Oculus trójka za agreską. Czad, ale ja gram regularnie z moim kuzynostwem, po prostu Kacperek i Martynka, to są bliźniaki z Gliwic, którzy mają tam, nie wiem, chyba 8 lat. I ja co jakiś czas grałam nawet w szachy z nimi, grałam nawet w szachy 2x2, że grałam właśnie, Tutek był z Kacperkiem, ja byłam z Martynką i sobie graliśmy w szachy, w LoL'a graliśmy normalnie, graliśmy w Most, bo granie w Most to jest właśnie Arab, te rzeczy. No spokojnie, zagram, po prostu nie miałam ochoty wczoraj, bo byłam dobita, że mam 0 LP. A premiera na dzień, o właśnie, bo jest filmik nowy na Ety. Ustaliłam, że każdego dnia, w każdą niedzielę o 10 będą filmiki teraz. Czyli jakby ktoś chciał oglądać, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Quest od Oculusa czy Rift? Questy. Co ja mam na bocie? Tutaj koleżankę. Może wezmę to. No to wezmę. Dobra. Ile oni mają lat? 8. A to który poziom masz na LOL? Nie wiem, jak się inaczej pisze. Poziom, o Jezu, mam 380 chyba jakoś tak. Czyli chyba mogę to zobaczyć. Nie mogę zobaczyć jednak. Zostawiłem? Dziękuję bardzo. Zostań zagrać z Kacperkiem. Dobra, zagram z Kacperkiem. Rzucę na Insta Stories, że gram z Kacperkiem. Dobra, tylko muszę do niego napisać wtedy. Ja cały czas widzę, jak Kacperek gra samemu. Zostaw go, Exhaust. Nie no, ja z Healem normalnie gram. Widziałem, jak te kamień na premierę można zmienić na jakiś inny? Można. I to sprawdzę sobie. 370 mam. O, 370 mam na profil. O, no to 370. No to dużo dosyć. Cześć, Loki. Masz odpalone reklamy z OCD? Nie, moi moderatorzy mi ten. Właśnie wrzucają reklamy, jak się nic nie dzieje. Nie, właśnie jest ładowanie czempionów zazwyczaj. Ty grasz w ogóle Kalistą? Kalistą nie gram. Ale ten Omen pod kompem, tylko chodzi o questy, jest. A questy samodzielny? Znaczy tak, tylko jakby. No i tak, do kompa. Znaczy myślę, że warto mieć przy tym kompie, nie każdy kompa ma. Ja mam Kacperka wznają na lidze i cały czas gra samemu. No nie, nie gra sobie, nie z siostrą gra. Jest podpisem na Steam? No, każdy tak około czeka 2-3 dni max. Zjadłabym! Nie jadłam śniadania! Niedopuszczalne! Czekaj, a nie teraz, nie na podczas gierki. Co ile się da śniadanie, czat? Śniadanie i ryle? Muszę sobie zrobić sobie coś szybko. Myślę, że on ma mało, on ma 450, coś takiego? O, 450? No to dużo ma. Wiesz, no ja gram każdego dnia w LOL'a, nie? Bo tak parę godzin dziennie. Ciasto i monsterek, chlebek. Tosty z serem i cebulką. Nic nie jadłaś? Oczywiście, Jonę, dzień dobry, MF Abuser, no powiedzieli mi, że dobra jest MF-ka, to gram teraz.
czekam na rasołek. Ja też czasami tak mam, że o dobra, nie jem śniadania, to sobie zjem po prostu duży obiad, nie? Była rozmowa już, że wykupiłam, ale chyba usunięte, z zielonym też pisem potwierdził, że odbierałem, nic nie mam zablokowane. No i to weź jeszcze tego, weź, daj mi swojego, no, daj mi linka do swojego Steama, okej? Okay? Wiesz, ara. Kasperek ma lepszą rangę od CFT. Kasperek gra w TFT w ogóle, co? Zresztą, to weź sobie batonik jakieś przynajmniej. No mam kinderki tylko. Gralki mamie dałam. Siema, ale Moreczek, po co rezygnować z jednego, jak można zjeść śniadanko i dużo obiadek? No bo czasami się nie chce śniadania robić. Teraz gra Hyper Rolla? Ty, no to może... Znaczy, to zagrałem wtedy na streamie. O, dobra. Nyku, okej. Okay. Miesiąc temu o, rzeczywiście wysłałeś, przepraszam, bo ja na prywatnym, na tym mam bardzo dużo. To ci napiszę od razu. Pozdrowionka ze streama. Serduszko, cyk, serduszko i nieuczesana. I dodam ci jeszcze kotka. Bo długo czekałeś. Dam ci kotka z serduszkami. Zamieść komentarz. I już, przepraszam, bo to może coś się pewnie link zgubił. Czasami tak wiesz, czasami mogę może coś źle zaznaczyć czy coś. To dziękuję za cierpliwość bardzo serdecznie, Nyku. I przepraszam za zaistniałą sytuację. Wiesz, niektóre takie odgłosy robią MF Playerzy? Ape Noises. Ale czemu mi hejtujesz? W TFT Ora jeszcze trochę i Blizę się dogoni? Ty. Ciekawe, jakby taki Hearthstone. Bo co, zagrałabym w Hearthstone'a. Czekajcie, do Kinder. No, Kinderka. Jaki Hearthstone? No, totalnie, czemu bym zagrała w Hearthstone'a, no. O, dziękuję bardzo, dziękuję za resuma. 6 miesięcy, pół roku, dziękuję serdecznie, witam. Witam, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dobry wybór. W te graj serio? Znaczy nie, bo nie na streamie, nie, tylko raczej myślałam o tym. Tak off stream. To legends niżej, tak takie krótkie. Gdzie mam paluszki? Hej. To gra spada do golda, czy co? Nie mówmy o tym, dobrze? Czyli jak coś... Podobno MF oddaje i ja w to wierzę. Gdzieś mam mutek? Dzień dobry. Dobra. MF meta. No grałam ostatnio Jinem i nie oddaję wam, powiem, wiecie? A niby jest MF Jin meta. MF oddaje, zaczynasz... A, zapomniałam, o kurczę, mówił mi to Blue Alert. Mówił mi, że powinno się zaczynać właśnie sort i trzy potki. Nie rozumiem, jak Joszka zarał kilka gierek solo i do golda spadł i musiałem go wyciągnąć znowu. O nie. A on sobie, o kurczę. Nie pomogliśmy mu w sumie. Trochę głupie z naszej strony. W ogóle, wiecie, jaka głupia sytuacja? Bo gram... O, dziękuję! Lemureczek! Dziękuję ślicznie! Witam nieczesanych! Dzień dobry! Nowy czat! Nowy! Dziękuję bardzo za... Dziękuję ślicznie za subskrypcję! Witam nieczesanych! Dzień dobry! Ale wyobraźcie sobie, że zagrałam sobie gierkę właśnie na off-streamie, nie? I piknęłam sobie MF-kę, bo podobno oddaję. I ten, i gram, mam jakiegoś branda na tym, na supporcie. I wiecie, cesuję sobie miniony, chcę sobie spuszować i nagle brand do mnie mówi: co ty, nie znasz pasywki MF-ki? Ale tak, ale o co chodzi, nie? O, i wiesz, im pisze, że ten, że żebym atakowała, zmieniała fokus, nie? Że atakowała miniony jakby po kolei, tak wiecie, na zmianę. I czat czytam i rzeczywiście. Mnie support nauczył, czad, jaką mam pasywkę. Ja w ogóle zapomniałam o tym, nie? Totalnie zapomniałam. O kurczę.
Także no... O, kurczę. No, First Blooda zrobiłam, nie? To jest dobry... No, to już wolę mu dać niż Ashkanowi czat. Już wolę mu dać niż Ashkanowi. Jaki lisek chytrosek zabija i uciekł. Mogę chyba tutaj pójść, wiesz? Bo chyba bym wtedy miała o ten... może Executa. Eclipse się gra teraz, nie? Masz do góry uciekać jak zabiłaś? Tak, tak, no myślałam, że może się uda. Road to Gold? Nie, ogólnie jest jakiś niepodpisany z czerwca i dawniej może dać na górę kolejki. Jeśli Henryk widzi, że są jakieś niepodpisane i to spoko, nie? Bo problem jest, że dużo niepodpisanych miało takich, że zablokowali sobie podpisy, nie? Miałbyś teraz Dirka? No, sadgę. To brzmi jak FF14? Nie wiem, co to w ogóle... Przecież mamy First Blooda, jak ty, jaki FF14? First Blood normalnie. Kocurem jestem totalnym. Po prostu, że lepszy jungler to nie moja wina, nie? Dobra. Ale w ogóle, że... A wiecie, że MF-ka więcej bije Dipsa na pierwszy hitka? Ja pierdziu, no ja zszokowana, czat. Proszę sięgam. Ja może rzeczywiście sobie przeczytam umiejętności wszystkie i tak dalej. Może to nie taki głupi pomysł. Gdybyś była kosurę, to byś lalaną miała Diaksa? Głupoty mówisz. Musiał po prostu na offstreamku pograć. Że dzisiaj kończę streama z Tutkiem i wracam na Lola. Tak o. I będzie oranko. Ghost, jak mnie prosi, jakby robił... Ghost... No jomu, nie? To wiem. Znaczy, to ja cofam. Ale Eclipse'a klikam, nie? Będzie garnek na głowie? Przecież dobrze idzie, czad. Żaden garnek, żaden gold. Proszę, zamilcz i nie mów gościa takich rzeczy. O co chodzi? FF to Fort Fates, a nie czy poddanie się? Ty, o, nie wiedziałam, popatrz. No, że po Eclipse'ie robisz Ghostblade, nie? A, nie, Ghostblade w Eclipse, czyli Ghostblade najpierw, potem Eclipse, tak? Znam pani Lewyniawo, ty Juwuja, bo wyobraź sobie, że... No nie wiem, jak to się stało trochę, nie? Bo okazało się, że jak miałam tę taką domóweczkę, że tak powiem, to zamówiłam Tutkowi, kurczę, dwie bluzy za chyba 400 w sumie, nie? I ja pierdziu, nie? I ten, i wiadomo, człowiek pijany głupie rzeczy robi, nie? A ten, i Tutkowi było głupio i powiedział tego, że wysłał mi potem chyba 20 linków, że mam sobie wybrać którąś z bluz. I ten, i no... Chce mi teraz odkupić, bo mu głupio, że wydałam pieniądze na kumpla. Ale czemu lepszy jungler? I łączyłaś streama, ostatnio było 2 LP, teraz 0 LP, czy na Ostrym też nie szło? No na Ostrym wygrałam jedną, potem przegrałam jedną, no już było 0 LP, także tak. Witam się, Kamil. Cześć gorcy, elo. Witam serdecznie. Ja wczoraj założyłem bluzę Tom i Jerry, pierwszy raz od wizyty w Gdańsku. Pierwszy raz dopiero, a też w sumie jakoś ten, bo mi kolor nie pasuje do buzi. Mam nadzieję, że cię zwyzował jakiś koleś, co nie widzieli, że Ari True Damage mi. Zasłużony, czat. Zasłużony. Za błędy się płaci.
Proszę, pójdźmy, błagam, ja to zrobię, ja to... O, chcę fleszuj, tak bardzo chcę fleszuj! Nie masz flesza. Mój Boże, on umarł. No i, no i takie, że tak się żyje w tym goldzie. Jak długo. No dobra, ulta mam. Ale ulty chat puszczam już dobre, Mefku bym powiedziała, że już takie są ludzie overall zadowoleni ze mnie. Ja pierdziu. No myślałam, że go przestracham, szczerze. O kurczę, widzowie. Forfeit, chat, forfeit. Jeszcze, że Gantle się stakuje, bym zapomniał. Winable. Forfeit, widzowie. 3V9 zaraz gold? No, 11. A liczba przy FF? No to pierwsza minuta. O to chodzi. FF20 to, że bookies nie dało się w 15 minucie poddać. Lubisz przegrywać? Jak się nie ma, co się lubi, to się nawet przegrywać zaczyna lubić. Tak, to inaczej psycha, inaczej psycha sitting jest. Mama do mnie pisze w ogóle, bo ja wczoraj mi w sobotę psycha siadła, nie? Bo tam spadam chyba 100 LP jakieś losowe jednego dnia. I wyłączyłam streama. Jak jeszcze, nie wiem, powinnam jakieś jeszcze 2 godziny streamować. I moderacja mi napisała, wiesz, po prostu, żeby tam ludzie wiedzieli, o co chodzi, to napisali mi w tytule, że psycha i sitting, nie? I mam, wiecie, ja potem w sobotę właśnie miałam tego. Odreagowałam sobie, pograliśmy sobie w karty, pośmialiśmy się, Kary sobie troszkę wypił. I wiecie, stream miał być o 8, no ale jak goście wychodzą po 4, no to trochę trudno jest, nie? I jest 10 godzina i mama mi budzi telefonem, nie? Ja mówię, co jest, nie? Ale mówię, no co jest, Karolinka, co się stało? A ja mówię, mamo, o co chodzi? Ona, no bo widzę, że nie streamujesz, a ja mówię, mamo, bo zachlałam trochę. Ona mówi, ale przecież, bo psycha i sitting, to znaczy, że psycha siada, tak? Nie? Wiecie, mama wie, co jest 5, nie? A ja mówię, nie, mamo, to moderatorzy mi zrobili. To moderatorzy mi zrobili. Noż... Ja mówię, że wczoraj mi psycha siadła, ale dzisiaj jest okej, nie? O, zabił! O, jest jungler! Jungler! O, zabił. Okej. Okay. Ale krzywa R-ka? No, taka, żeby każdego klikło. Whatever. Możesz mi grać w LoL'a? Mogę. Moderacja wygrała, no i tłumaczę mamie, że ja po prostu pijana jeszcze jestem, a nie że smutna. O co robi? On ma 5-0 i takie rzeczy robi. Trendy Afk? O jest. Też dopiero zauważyłam, że trendy Afk. No i powiedzcie mi, że taka gra jest to sprawiedliwa, kolej rzeczy. No powiedzcie mi, że zasłużyłam sobie na to. Jeżeli w niedzielę nie można pracować i trzeba do kościółka chodzić? Kurde, kiedy w kościele byłam ostatnio. Ostatnio byłam w kościele, jak chyba moi kuzyni mieli ten... Znaczy, kuzynka miała właśnie... A nie, na pogrzebie byłam. Przepraszam, podniosę się troszeczkę.
Umarł. Ale to głupie, jesteś nieuf nigdy, że Orasz dobrze idzie, jesteś boginią tej gry, bo zawsze kończy tak samo pajacyniksy. No zawsze właśnie trzeba mówić, bo podstawa to wiara w siebie, okej? Okay? To jest podstawa podstaw. No nie, ale że w ogóle... No bez sensu, co ja mam z takim awkiem zrobić, taki trynda sobie awczy. Wystarczy się bardziej niż Fazmo. Może ja ogólnie z chęcią bym pograła ten, bo właśnie bym chciała z kolegami, którzy powiem, że Raindrop ma właśnie VR-kę. Walek ma VR-kę, ale Walek ma jakąś taką do playki. Jak na bodzie wygram, a mi przegrywa top 0,7 idzie awk, no to jest... No nie fair po prostu czuję, że gra jest nie fair. Znaczy, wracam po buty, wiecie? To co niedługo będzie to, co dziewczyny lubią najbardziej? Brąz? Nie, no co ty? Jakbyś zagrała z Kasperkiem, to nie była awka? No... Ja w ogóle z Kasperkiem mam wrażenie, że ten... gram lepiej niż w ogóle. Bo ja tak tryharduję gram z Kasperkiem. Bo wiem, że to wiecie, to Kasperek... No, dopiero się uczył kupować itemy, nie? To jakby... Nie oczekuję dużo od niego. Ale wam powiem, że... Kasperek wygrał 1-1 na topie. To chyba nawet było na streamie, nie? Że ziomek, jakiś tam Timo się wywalił na Kacperka. To chyba było nawet na streamie. No ja w szoku, czat. 8-latek, tak o, zaorał. Ciekawie promieniesz, wcale było ciekawie? Ta, totalnie było ciekawie. Sprzątałam, wywieszałam pranie. Widać z okna nawet chyba, o widać. Widzicie, tu moje, to jest moje pranie, jak coś. No ci powiem, działo się. No. A mnie spytasz o fazę na VR? A ty masz VR-kę? Guma. Ja wiedziałam, że ty VR-kę masz. No takie krzywe terki jednak rzucą takie. Może tutaj była R-ka. No chodź, no chodź. Boś trochę. O nie. O, co tu był. No musimy się poddać, nie ma sensu grać z awkiem widzowy, no chcąc nie chcąc, tutaj po prostu sensu nie ma, sensu. Ale bym się przytuliła Karolinka, ja bym cię bardziej przytuliła Natalka, a jestem dobrym przytulaczem. Ogólnie wszyscy mówią, że super przytulam. Będzie fajny patch na Halloween, Nightmare poziom trudności, dobra. Teraz to 100%, czy możesz nie spać? Mogę nie spać, nie wiem. Jak ktoś da ci Ignite, to dmuchaj wtedy szybciej zgaśnie. Dobra, dzięki za Frutipa, dzięki, sprawdzę. Widzisz, o tym moje podzielić, że R-ki fajnie rzucasz i widzisz, co się dzieje, robisz sobie pod górkę tymi tekstami. Zobacz, że żałosna jestem, okropnie gram. Nic mi nie wychodzi dzisiaj. Dzisiaj, od kilku lat. Nic nie wychodzi. Żałosny gameplay. Najgorszy, gorszych nie spotkałam. Tak wam mówić? Jakaś odwrócona psychologia? To nie jaka czat, ale nie... Czat! Ale jak ja mówię takie rzeczy, to tak jak ja mówię, że jestem gruba, to mówicie nie, nie Karolina! Albo do twarzy ci tu. No raz powiedziałam, że jestem gruba, to mi kolega powiedział, że ale mi to pasuje. No, doliczyłam na inny outcome, nie będę oszukiwać, nie? Ale koza, cześć Danielos! Witam Danielosa, szefa. No i na sobie napomijesz Diaksa? Dobra, to mi się podoba. No czat!
Kurczę, niedziela rano, humor zepsuty, nie no. I taka jest piękna Liga Legend, chat. O nie. To tak jak, nie wiem, jakbym wracała po pracy do, nie wiem, do męża, do domu, on by mnie bił. No ja się tak teraz czuję, chat. Mąż giga chat. Totalnie to samo, no. Witam w Goldzie. Znaczy, mogę jeszcze nie spać chyba. To mi się zdaje. Ale to jakby wieża nie zasłania, czy ja się nie... Pisałem, że mam VR-ki i to ile razy chciałem zdjęcie w tej VR-ki? Nie, no ja wiem, że to jak najbardziej, to spoko, to super. Właśnie by brakowało chyba kolejnego, bo wiesz, pan Raindrop ma i Nifres ma, ale też dobrze, nie wiem, kto chce na streamie grać. To są kobieta. Dawaj, zaraz ze mną na godzinę, zobaczysz, że co dosyć humor na lidze. A miałeś swój kącik? O czym ty mówisz? Nikogo zhonorować, no. Trójkącik masz to gdzieś zagrożona z... Jak trójkącik jest, to masz spadkiem zagrożona. Aha, taki trójkącik. No, najwyraźniej nie miałam. Najwyraźniej nie miałam. No i no i co? I staram się i próbuję. A wiecie, że jest taki challenge, że chyba na... że chyba na właśnie hippie strynda? Że budujecie w ogóle... Nie, ani razu nie możecie uderzyć przeciwnika, że macie zero dipsa? Jakoś tak jest. Trzeba w koszuli, tak? Bo masz się do jedzenia. Mam do jedzenia, ale nie zamierzam się tym dzielić. Tutek, weź sobie coś po drodze, kup. Sana kobieta, tak zostaw to. A tam ciekawie chodzi o to, że masz w końcu jakiegoś chłopaka zaprosiłaś na noc. Nie. Chciałeś dostać klawy od SteelSeries? Będę miała rozdanie od SteelSeries. Ale to na urodziny. Słyszałeś, że jest taki challenge, kto pierwszy wyzeruje tej gerka? Nie zeruje się energetyków. U ciebie na streamie czasami też tak jest? Ja udusiłem tą bestię w tej klatce! Nikt nie pytał! Cisza, smoku! Nikt nie pytał! Nikt nie pytał! Zajebiste to jednak jest! No. Nie wierzę. Ty no trochę... Trochę jajks, chat. Jezu, dziwne. Ty wiesz, jak mnie zamiar coś grać w World Day znać? Okej, ja sobie dam znać. Znaczy, ja sobie z tą ogarnę, dobra? Czekajcie. Bo muszę się na to zjeść i zakręcę sobie... Zakręcę od ten, to, bo coś mi tu śmierdzi, że dziwnie się zachowuje ten nasz, to coś.